Czego się gapisz, jak były namalowane wrota? Wstawaj do kaczek. Przyszłam po bukiet dla naszego księdza. Tak jak się umówiliśmy, zapomniał pan? A gdzież ja by zapomniał, pani Heleno. Pani niby nie wie, jak ja się lubię rano z panią porozmawiać. A mówiłem, że nasz ksiądz panią z tej choroby wyciągnie na zicher? Ja tam swoje wiem. No to jak, dobieramy z maczków albo ze śmigły. Cudni pachną. Ksiądz bardzo lubi marszałki. Taż on wie, że to mój tato wyhodował przed wojną jeszcze, ta. Co pan powie? A te? Jakieś takie mizerne. Te prezydenty. Nowa odmiana miała być, ale wyszli jak żołędzi na wierzbie. Jej rozerwał pan sobie sweter. Niech pan mi to da, panie Władysławie. No żeby wdowa, że na temu dziury latała. Różnie w życiu bywa. Władek! Władek! Dorota! No chodźże szybko. Zadeptują się, a ty tylko te swoje kwiatki. No to im za ciasno. Wyż demograficzny, jak tu ty mówisz. Zapakuj do samochodu, ma być ktoś z województwa. Dziunia, taż to padlina. Nie gęgaj, Władziu. Czy to ja je będę jeść? Ty lepiej pomyśl życiowo i ekonomicznie. U felczerowej działka odłogiem leży, a tu zwierzęta giną z ciasnoty. Podłość ludzka nie ma granic. Thank you.
Dzień dobry. Dzień dobry. Pani magister melduje, że coś kwacze w bagażniku. Cholera, ożyła, no. Trzeba będzie dorżnąć. Ja za ludzki jestem, człowieka nie skrzywdzę, a co dopiero to. Ale kaczki lubicie, co? To dla was, komendancie. A, to co innego? Ale czy to pewne? O rany boskie, to mamy ją w ręku, już się nie wywinie. Tak, masz to jak w banku. Nie ma to jak tajemnica lekarska, co? Spokojna głowa, już ja to załatwię jak należy, cześć. Co za urzędowanie w moim gabinecie, Maleszko? No, była bardzo ważna wiadomość, pani naczelnik. Za 3 tygodnie mają przyjechać z województwa. Kto? No, chyba sam pierwszy. Skąd wiesz? Ma się swoje dojścia. Trzeba się przygotować. Ma być kontrola czy pokazówka? Nie wiesz? To co ty w ogóle wiesz? Nie mówili, co będzie chciał obejrzeć? Nie. Tym gorzej. Dla władzy najgorsze są niespodzianki ze strony władzy. Byle w rodzinie wszystko grało. Żeby stan poziomu moralności społecznej był taki jak w mojej rodzinie, to by prokurator i milicja stracili posady. No ale ludzie są tylko ludźmi. Tak jest, Maleszko. Ale żeby to zmienić, trzeba na to czasu. A teraz leć i zwołaj aktyw. Trzeba się zabezpieczyć. Znowu szkalują władzę gminną. Kto? No, różni. Nawet ten. Podłość ludzka nie ma granic. Niestety, tym razem nie udało nam się przechwycić. Niestety. Mamy wolność korespondencji. Niestety. Ale myśląc dialektycznie. Im gorzej oceniają mnie na dole, tym lepiej na górze. Pani magister, to się na posła nadaje. Głosowałby pan na mnie? Zawsze i wciąż, w nocy i we dnie. My razem moglibyśmy świat na baczność postawić. Nikt tak nie pachnie, jak nasza gminna władza. Ma pan węch. Pani magister, ja o pani ciągle myślę. Naprawdę? A jak? A jak z tym moim podankiem o cement? Interesanci czekają. No poczekają, przecież wiedzą, że tu się załatwia sprawy służbowe. Wejść! Siadajcie, panowie. Konsultacja z szerokim aktywem zawsze zabezpieczała przygotowanie i realizację form dalszego rozwoju naszego miasta i naszej gminy. I w tej sytuacji nie może być inaczej. Chyba mają jakieś imieniny. Nie, mam ich tu wszystkich zapisanych po imieniu. Może się odznaczają. Rzeźnik do remontu. Po co? Żeby zlikwidować kolejki. Trzeba ludziom iść na rękę. Co wy tam piszecie, Maleszko? Trzeba ludziom iść na rękę. Dobrze. A co z ośrodkiem zdrowia? Zasłonić płotem. A na płocie strzelimy hasełko. Bardzo dobrze. Cholera, znowu kolejka do księdza. Ten szarlatan może nam popsuć całą ocenę. Właśnie, właśnie. Podważa zaufanie do społecznej służby zdrowia. Może by się tym zajął wydział finansowy? Nielegalna praktyka, nielegalne zyski. Niestety, podłość ludzka nie ma granic. Trzeba znaleźć jakieś inne wyjście. Jak wysycha źródło, wysycha strumień. A może by tak odciąć dojazd tymi taksówkami, co? Nie, mają licencję. Ależ nie bądźmy dziećmi, komendancie. Przecież każdy samochód ma jakieś usterki, a każdy kierowca popełni jakieś przewinienia. Trzeba tylko po prostu poszukać, prawda? Coście tam napisali, Maleszko? Punkt C. Jak wysycha źródło, wysycha strumień. Dobrze.
A co zrobimy, jak zechcą to zobaczyć? 10 milionów deficytu, ani jednej sztuki. Wszystko padło. Aj, wy, Maleszko, jesteście kierownikiem służby rolnej. Krowy mają być. Choćby ze 20 sztuk. Ale skąd je wziąć? To weźcie z gospodarstwa w Snopkach. A jak tam zechcą pojechać? To od indywidualnych. A kto da? Zapłaci się. Z funduszu kulturalnego. A swoją drogą... Szkoda, że nie przyjeżdżają gdzieś za 6 miesięcy. Moglibyśmy się lepiej przygotować, to fakt. Nie, nie o tym, pani naczelnik. Mogłaby pani poprosić pierwszego na chrzciny. Taki ojciec chrzestny w rodzinie to majątek. Zwariowałeś, Maleszko? Co ci odbiło? Ja umiem liczyć. To już 3 miesiące, jak wyjechali studenci, którzy mieli kwaterę u felczerowej. No nie cieszy się pani naczelnik, że babcią zostanie? Kiedyś głosiłeś, że zostanę posłem i też się nie sprawdziło. Teraz wiem na pewno. Szwagra mam ginekologa. A Dorota ostatnio jeździła do Wrocławia. No ja życie znam. I założę się z panią naczelnik o 10 tysięcy, że szwagier ginekolog nie dostanie przydziału na tę działkę nad jeziorem. No i przegrałeś, Maleszko. Ale powiedz szwagrowi, żeby nic nie gadał. I ty też. O tej działce nad jeziorem. Bo nic z tego nie będzie, rozumiesz? No jasne, pani naczelnik. Zrozum człowieka, on ciebie zrozumie. O, przepraszam. Pani magister! Pani naczelnik! Co jej odbiło? A za babą i diabeł nie trafi. I co my teraz zrobimy? Gdzież ona zaszportrała się? Dorcia? Dorcia! Gdzież ty gazety podziała? Tu nic ciekawego nie ma. Telewizja ojcu nie wystarczy? Bez prasy ani rusz. Prasa, najlepsza izolacja. Tato, a wyście się z mamą kochali, kiedyście się żenili? To jak, żeby ty inaczej na świat przyszła? Jak ja w co nie wierzę, to choć umrzyj, pęknij, nic mnie nie wychodzi. Tato, a co ty byś zrobił, gdybyś się dowiedział? Oj, chyba że ona wraca. Dorota! Ona masz ty. Aby cię pokręciło wszystko przez te nerwy. A tobie co tak oczy dęba stanęli? Kto to jest? Imię, nazwisko, adres, mów! Nikt. To moja sprawa. Twoja? Zapomniałaś, kim ja jestem. Owszem, mam nowoczesne poglądy. Ale córka z bękartem nie mieści się w moim światopoglądzie. Dziunia, to co ty tak, Dorciu, telepisz? Cicho, bambaryło jeden. Mów, kto to zmajstrował. Nie. Romansów ci się zachciało. Już ja go dopadnę. Nic z tego, wyjechał za granicę na stypendium. Ja go spod ziemi wykopię i tu przyprowadzę, żeby ci przysięgę złożył. To mnie już tutaj nie będzie. Dorcia! No nie. No nie. Żeby jego ogień gulego z lóżka wygnał prosto w przerębel. Ja mam na głowie całą gminę. Walczę o dalsze doskonalenie życia, o rozwój. A ona mi za plecami dywersję robi. Felczerowej też nie daruje. To co ty? Cóż ona winna? Jak to co? Studentów na kwaterę wzięła? Herbatki niby urządzała, wiersze czytali, a ta załza się postarała. To czego chcesz? Prąd bez przerwy wyłączają, a to młodzi. Ty mi na kryzys nie zwalaj. Jak ktoś ma charakter, to go żaden kryzys nie złamie. Żeby mi tak zepsuć życiorys. Tobie. Mnie. Władzę kompromituje. Taż ty ciągle krzyczysz, że Kubita ma iść z postępem. Bo ty masz ten swój postęp. Ty mi dywersji ideologicznej nie rób. Ty się lepiej zastanów, kim ty będziesz. Dziadkiem bękarta. Może lepiej jak mężem naczelnika.
Mam. Wiem. Co, znowu losowani? Ślub mnie ratuje. Jaki ślub, Dziunia? Co ty wygadujesz? Ślub z opłaconym rozwodem. Co ty znowu wymyśliła? Trzeba pojechać do miasta i kupić jej pana młodego. Nie no, tego tu jeszcze w naszej rodzinie nie było. To będzie. Trzeba iść z postępem. Żal, jak my ślub brali, takiego postępu nie było. Szykuj się do drogi. Ubierz się elegancko jak na pogrzeb i bez narzeczonego mi nie wracaj. A nie. Wymyślila to wyjście awaryjne, to jedź sama. Ja się będę katulać po świecie, za jakimś lachu dojdu, tak? Nie jadę, za cholery nie jadę. Nie pojadę. Już. Bez narzeczonego masz nie wracać. Tak, chyba z rękawa do kamizelki jego wytrzepi. Cementu u nas nie kupisz, ale człowieka zawsze. Grosza pilnuj. O, jakiś docent albo doktor, to by nam pasowało. I żeby postawny był. Pamiętaj. O, ty durna baba. Docent i postawny. To jak kogut co jajka znosi. A wie pan, przypadkowo ja jestem taki kogut. Co? Dla mnie docent, panie szanowny, to musi być kawaler. Przepraszam pana bardzo, można na chwileczki. Przepraszam, tu żonatych to chyba niewiele, co? Nie, co nikt o tym nie myśli. No ale jakby ja tak grosza podsypał, to nie znalazłby narzeczonego dla córki, co? Nie, przepraszam. Gotowi? Bardzo proszę, idziemy. Pan wybaczy, ale nasze biuro matrymonialne to poważna firma. My nie możemy wyrabiać klientów podejrzane afery. Tutaj ludzie przychodzą szukać towarzyszki życia, a pan... No ale na co te nerwy? Tak i tak się będą rozwodzić, a to przynajmniej za moje pieniądze. Pan się powinien wstydzić. A pani myśli, że ja co innego robię? Padam do nóżek. Dzień dobry. Co pan uważa, sypialnię? Nie. Kuchnię? A może lodówkę? Śmiało, ciulku, pan wyjawi swoje życzenie, może się załatwi. Ach, panie, to wstyd powiedzieć. Wal pan śmiało, ja jestem pośrednik na każdą okazję. Ale to delikatna sprawa. A, o panienkę chodzi, tak? Tak, gdzie? Jak raz odwrotnie. Ojczulku, w tej wersji opera nie przejdzie. Pan do kogo? Dzień dobry. Szukam ludzi, grosza potrzebujących. Do roboty, na wieś. Pod 107 największa swobodź, może kto i zechce. A, tylko, żeby oni mnie żonaty nie byli. A po co oni mają się rzędzić, jak to koedukacyjny akademik? Raj bez ślubu, cholera. Aj, człowiecze, taż tego ja właśnie szukam. Przepraszam. Dzień dobry. Pan do kogo?
to zależy. Jest grosz do zarobienia. Ale to męska sprawa. Jolka, zobacz, czy nie ma u Basi. Jolka, mamy 40 tysięcy. Skąd? Ten facet płaci za ślub ze swoją córką, a potem rozwód za kilka miesięcy. Ale okazja. Moglibyśmy wpłacić na mieszkanie. I ty byś się sprzedał? Rozwód z góry przewidziany w umowie. A potem my moglibyśmy wziąć ślub. Spadaj, stary. Ja za rozwodnika nie wyjdę. No, dla zdrowia można. Niech pan chociaż pokaże zdjęcie tej ofiary miłości. Proszę. A noc poślubna wchodzi w umowę? Niech on lepiej w portkach miesza, jak w mojej rodzinie. A jaką ja będę miał gwarancję, że będzie ten rozwód? A tako, że na takiego konio sraja ja by prosto więcej patrzeć nie mógł, a i moja córka także samo. No jak, dogadali się? Ja pójdę na to, ale za podwójną taryfę. Bokiem jemu moja krzywda wyjdzie. Ale szefie, ochajtnąłbyś pan córkę z magistrę. Lepszego magistra mam w swoim łóżku i przez to spokojnie spać nie mogę. Jolka, zgadzasz się? Niech się pan stąd natychmiast wynosi. Stary świntuch. Oj, podobasz mi się, dziewucha. Żeń się z nią, chłopak. Lepszej nie znajdziesz. Ja tobie to mówię. Spotykamy, można? Już. Ale widzę, że masz pan kłopoty. A ja lubię ludziom pomóc. Podejściowy człowiek jestem. Nie masz pan takiego towaru, co by go nie można było kupić, tylko zależy za ile. Powiedz pan konkretnie, co pan chcesz trafić. Aj, człowiecze. Ciężka sprawa. Jak ciężkie pieniądze, to lekka sprawa. Panie Misiu. Tak? Ten pan się chce rozluźnić. Połóweczkę? Tak. I coś na zoo. Robi się. No, słucham, ojczulku. Czego pan szuka? No, widzisz pan, to było tak. No i taka to, widzisz pan, sprawa. Tak. Szkoda, że ja jestem żonaty. Ale podejściowy człowiek jestem. Każdemu idę na rękę. No, napijmy się, ojczulku, bo życie to sen wariata. A jak się przyprawi, to zmienia się w kolorową telewizję. Gdzie ja nie chodzę? U studentów byłem. A to źle pan trafił. Z inteligencją długa dyskusja i ogólny brak decyzji. Ale mam dla pana kandydata. A on kto? Ambitny Wiraszka. Jak obiecuje, że komuś da puzon, zawsze dotrzyma słowa. Charakterny chłopak. A kształcony? Panie, adwokaci mogliby się od niego uczyć. A prezencja? To co, pana manta szuka, czy wyjścia awaryjnego? Ale i tak on... Ale jaki jego stan rodzinny? Notoryczny kawaler, samotny jak trup. Ten ślub z opłaconym rozwodem, to jak sam raz dla niego. Tu zleciał mi kamień z serca. Masz pan szczęście. Chłopak jutro wraca z dalekiej podróży.
Kalafior? No jak widzisz. Oż ty, czekałeś? No jak, chodź, gablotą jestem. Ma kłody pieniędzy. Kopernik tuli się do Kopernika w teczce, no. No tak, ale odpada kalafior. Ale co ci odbiło? Ja nie chcę znowu wdepnąć w szambo, no. Nie pękaj, no. To czysta sprawa. Dbam o twoją przyszłość. Dobra, ale w co się tu gra? W co się gra? Bierzesz ślub, rozumiesz, z opłaconym rozwodem. A za fatygę 40 patyków, no. Pan tu się zatrzyma. No to jest. Poczekaj. Goły wyszedłeś, a trzeba jakoś żyć, nie? Sklarz. Ale poczekaj, o co chodzi? Powiedziałem ci, nie idę na te układy, no. Musisz. Daj spokój, dopiero co wyszedłem z puszki. A kto zapłacił za papugę w sądzie? To pamiętasz te garnitury? Kto zapłacił krzywdę? Ja. Wisisz u mnie prawie na 20 tysięcy. Człowieku, bierzesz ślub szybciutko, a za 3 miesiące rozwód i wszystko w porządku. I nawet parę tysięcy na kartę, no. No dobra. Ja dobrze kombinuję. Pan usiądzie, ojciutku. Panienki z baletu, na próbę proszę, szybciutko, szybko. Klas? No i co? W porządku. Tylko się orientuj, chodź, idziemy. Dobra. Ten facet w kapeluszu to twój teściu. Uważaj na to, co będzie grane, chodź. O, przepraszam bardzo panią. Nie widziała pani redaktora Kwiatkowskiego? Nie, nie znam redaktora Kwiatkowskiego. A to nie szkodzi. Sami go poszukamy. Ślicznie pani wygląda. O, dziękuję panu. To jest właśnie redaktor Bronisław Sikora. Ledwo co udało mi się go wyrwać ze studia. No i długo go musiałem namawiać. Ale się zgodził. Bronek, przywitaj się, jak z rodziną. Dzień dobry. Dzień dobry. No to może wyjdziemy panowie stąd? Chwileczkę. Mikron jakiś. I redaktor bez okularów. Ma okulary. A coś pan chciał kupić za te marne 50 kawałków? Chwileczkę, 40 mówiłem. 40 to dla niego. 10 dla mnie za pośrednictwo, czyli razem 50, nie? Co dechni, to brechni. 40. Cicho, niech będzie 9. 2 i umarł w butach. 7 i koniec rozmowy. 3 i ani... No, co pan taki uparty? No niech będzie moja krzywda. 45. Redaktor bierze swoją rolę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego. Panie, połowę. Reszta po rozwodzi. Chodź pan stąd. Chwileczkę. No dobra, ale ja biorę dzisiaj swoją dolę. Dopiero jak jej przysięgnie w urzędzie. Cicho. Dobrze, dobrze, tak, tak, tak. Ale ja, ojczulku, będę u nich świadkiem na ślubie. Tak? Zgoda? No. Jeden wstyd. No? No, pora do domu. Dziewczyny, kochana! Dziewczyny, puszczyno! Jolka, no
to trzeba, nie, trzeba uczcić. Mówi pan, to są właśnie te koszta popularności, ludzie go poznają. Panienki, wybacz, ale to narzeczony mojej córki. No tak, ale każdy się może zakochać, nie? Nieważne. No dobra, to ja później doskoczę, a jaki tam jest adres? Ale mowy nie ma, bez narzeczonego ja nie mam co wracać. Chodź pan. Porozmawiam, ja z nim porozmawiam. Co? Narzeczony! Co mi za mnie? Pojedziesz, a nie wiesz, co i jak, a ja do ciebie doskoczę, no, tak? Idziemy. Na razie, dziewczyny, niedługo się zobaczymy, hej! Widzę, że redaktor festu talentowany. Gdzież to redaktor nauczył się tego? W sanatorium. A ciekawe, na co redaktorowi ten grosz? A wie pan, wybieram się w podróż dookoła świata i muszę kupić kamerę filmową. No, w naszym zawodzie, jak się chce żyć, to trzeba kręcić. Tylko żeby redaktor pamiętał, że u nas wszyscy ludzie muszą wiedzieć, że redaktor jest w Dorci fest zakochany. Dobra, ja kino znam. Przepraszam. Dorota! Dorota! Zaczekaj. Dokąd idziesz? Tak sobie, chciałam się przejść. Do kościoła idziesz, tak? Tak. I pewnie jeszcze do spowiedzi, co? Takie świństwo chciałaś matce zrobić. Moja droga, światopogląd mam szeroki i ogólnie tolerancyjny, ale nikt jeszcze naukowo nie udowodnił istnienia Boga, więc gdzie się do diabła niesie? Komuś muszę powiedzieć, co czuję. Stoi przed tobą matka. Jeszcze się przede mną nie wyspowiadałaś, a już chcesz iść zawracać głowę wyższej instancji? Moja droga, to po prostu nie wypada. A pokutę to ja ci mogę i bez księdza dobrze, zadać. Dobrze, niech pani da te kwiaty na boczny ołtarz. O, kogo ja widzę, co za niespodzianka. Sprawdzałam właśnie stan budynków sakralnych. Aha. A gdzież to pan Władysław? Dawno jego nie widziałem. Do Wrocławia wyjechał, spotkać się z rodziną narzeczonego naszej Dorotki. Aha. Wychodzisz za mąż, Dorotka? A któż to jest ten wybraniec? Co jej się stało? To ze szczęścia trafiła na niezwykłego człowieka. No, jeśli chodzi o stan kościoła, przydałoby się trochę cementu. Pomyślimy. Siema, szklarz. Cześć. Kiedy wyklepałeś? Wczoraj. Daj śluga. No nie mam skąd. Ty, szklarz, zawiadom Mariolę, żeby przerzutkę do Rawicza zrobili. Aby ci pokręciło, to znaczy ja na takiego. To ty w takim sanatorium się leczył i na narzeczonego mojej córki się pcha? Panie, zwisa mi to jak kilo kitu na grafie. Gdzie? Wysiada. Ale zaraz, co ze mną będzie? Ta co robisz, człowiecze? Żegnam teścia. No ale jakże, jak ja się w domu pokażę, aby ci pokręciło, zostań. Panie, ja się nie pcham tam, gdzie mnie nie potrzebuje. No ale ja nie mam po co sam do domu wracać, no bądź pan człowiekiem, no. No dobra? A? A za co? Znaczy, na co leczyli w tym sanatorium, a? Panie, a czy ja się pytam, z kim moja narzeczona poszła w tango? Poczekaj pan chwileczkę. Pozazdrościć pan. Kto się z nią żeni, będzie mógł leżeć palcami od nóg kiwać. Ciekawe, gdzie was poślą w podróż poślubną. Każde w swoją stronę. Miał być postawny, przystojny, a ten jakiś... Spróbuj sama prędzej zięcia znaleźć. Teraz ludzie się cenią. Na wykopki trudno nająć, a co dopiero na ślub. Ale ten jakiś taki... No i cóż taka zdziwiona? Taż tu lepiej. Za takiego kurdupla tylko z wielkiej miłości można wyjść. A i rozwieść się. Tyż jest przyczyna. O, widzę, żeś się wyrobił w tym mieście. Zaczynasz myśleć politycznie. A gdzie żeś go znalazł? A, w telewizji się trafił. A, teraz tak się czuję. A jak się nazywa?
Jakoś redaktor Sikora, czy jakoś tam. Redaktor? Bez samochodu? Nawet bez okularów? Okulary to on ma. A umowę spisałeś? Od bziąga. Nasza Dorcia to nie stary samochód na sprzedaż. Ci z telewizji to dla pieniędzy wszystko zrobią. Mówił, po co mu te pieniądze? Co, w podróż dookoła świata wybiera się, czy jakoś tam. I ten też. Wszystko za moje pieniądze. Podłość ludzka nie ma granic. To wszystko twoja wina. To ty tak, Dorcie, wychowałeś, że teraz z brzuchem chodzi. Cicho, co se narzeczony pomyśli. No to dawaj tutaj tego zięcia. Zięcia. Zięcia, jakiego zięcia? Masz, schowaj, ja dobrze. Hello, baby. A jemu kto pozwolił rządzić się marszałkiem? Jakim marszałkiem? No dziadkiem. Jakim dziadkiem? Redaktor. Idziemy. O co chodzi, teściu? Idziemy, idziemy. Nareszcie, nareszcie. Mów, mamusiu. Chodźmy do domu. Gratuluję, córeczki. Ekranowa dziewczyna, jak my to mówimy w TV. A jemu kto pozwolił plątać się po obejściu? A myślałem, że jako narzeczony. Od myślenia córeczki... to jestem ja. Połowę płacę po ślubie, a resztę po rozwodzie. A jak ja mam gwarancję, że moje bynajmniej wielkie uczucie dla panny Doroty zwróci mi się? Jak to? Jestem naczelnikiem gminy, a władzy chyba pan wierzy. Niestety, bez wzajemności. Ma pan nie pić? Patrzeć głęboko w oczy? Kochać na śmierć i życie? Gdzie pana rzeczy? To wszystko. Miałeś przyprowadzić kogoś, a nie jakiegoś golca. Będzie pan spał w kuchni. Nie, 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 nie. Niemoralnie by było względem moralności. No jak pod jednym dachem? Władziu, w XX wieku żyjemy. No, ale takiego... Jakiego? No, narzeczony on póki co, a nie mąż. Do felczerowy go dać na kwaterę, bezpieczniej będzie. Bezpieczniej? Pod jakim względem? No, we w ogóle. A inaczej co ksiądz powie? Też mi instancję znalazł. To jak na pana wołać? Szklarz. Jak? Szklarz to mój pseudonim w redakcji. A... To pani szklić umie? No, jak trzeba, mamusiu. Padam do nóżek, pani pozwoli. Pan redaktor, narzeczony Dorci. Żeśmy chcielibyśmy u pani kwatery dla niego wynająć. Tyle miejsca u państwa. No, niby tak, ale nie uchodzi, żeby młodzi przed ślubem pod jednym dachem. W dodatku on fest rozkochany. A gdzież to się młodzi poznali? A to Dorota napisała listy do naszej redakcji, że szuka bratniej duszy. Każdy czegoś takiego szuka, ale nie każdy ma tyle szczęścia. To proszę, a gdzie pana rzeczy? Rzeczy to on u nas zostawił. Tu tylko na noc będzie zachodził. Postanowili nie rozstawać się całymi dniami, golubki. Do ślubu. Kto dzisiaj umie tak kochać? Proszę. No i co? No co? Albo jestem narzeczony, albo nie. Ach ty! A
Wynoś się! Gdzie on? Tyle lat na świecie przeżyłem i nie wiedziałem, że redaktorzy takie skoczne są. A ty swoje pierścionki to gdzie trzymasz? W szufladzie, a co? Nie, tak się pytam. Tato, gdzieś ty tego redaktora znalazł? No, w telewizji. To widać. Kwa, kwa. Kwa. Ej. Nie odezwiesz się do mnie? Ty dla mnie nie istniejesz. A on jaki był? Kto? No, ten, co wziąłem za niego zastępstwo. To już trzecia w przeciągu tygodnia. Nie za dużo pan konsumuje przed ślubem? Drobiu to ja zasadniczo nie lubię, mamusiu. Ale po sanatorium to ja mogę jeść nawet kaczki. Zbierajcie się. Pójdziecie na spacer do miasta. Po co? Jak to po co? Wszyscy mają sobie oczy napaść twoim narzeczonym. Masz się cały czas głupio uśmiechać, jak te spikerki z telewizji. A ty masz być szczęśliwy. Ho, ho. Po pierwsze, primo, szczęście więcej kosztuje. A po drugie, primo, to ja jestem redaktor, ale nie artysta. Masz być zakochany, za to ci płacę. No, jak mamusia doinwestuje, to ja mogę sobie nawet żyły z wielkiej miłości podciąć. Krew ze mnie buchnie jak z tej kaczki i cała okolica się dowie. O nie. Skandalu to ja nie potrzebuję. To ma być taka fikcja, żeby wszyscy uwierzyli. Gazety czytam, w telewizji robię, do fikcji jestem przyzwyczajony. Ale po spacerze strasznie mnie zsie. Wyglądasz jak kilo nieszczęścia. Zostaw. Była umowa? Wszyscy mają widzieć, że za tobą szaleje, no nie? Nie wysilaj się. Jak grać, to grać. No uśmiechnij się do mnie. Nienawidzę cię, wiesz? Ja mam cierpieć za cudze grzechy, on wykorzystał i prysnął. Nikt mnie nie wykorzystał. Nic nie rozumiesz, baranie. Po prostu kochałam go. O Jezu. Miłość jest dobra, ale w piosenkach w życiu kończy się na alimentach. Robię, co chcę. Odpowiadam za siebie, rozumiesz? Taka jesteś niezależna? A ten ślub ze mną, to co? A już myślałem, że jesteś ponura jak dożywotni wyrok. O, popatrz. Tak będziemy wyglądali. Puśćmy. A ty tu za czym? Ja naprawiam antenę. A niech to nagła truista. Co wy tam robicie? Ta ciągajże, no. Złaźcie zaraz na dół. Mam komunikat, ale już. No ale jak, Ziunia? No drabiny podaj. No, zamówiłam orkiestrę. Gitara, harmonia, bęben, trąba. 27 ślub. Ta co taki pośpiech? Trzeba wszystko widzieć w szerokim kontekście przemian społecznych. Tego dnia będą u nas władze wojewódzkie. No i daj Boże zdrowia, co im do nas uczciwych ludzi? Zawsze byłeś, jesteś i będziesz bambaryłą. Gdyby nam się udało zaprosić na wesele pierwszego, Dorcia miałaby parasol na całe życie. Umiesz tańczyć? Jak trzeba, mamusiu. To w sobotę pójdziesz narzeczoną na dancing, zresztą wszyscy pójdziemy.
Naród domaga się jawności życia władzy. No to niech ma. Tego w umowie nie było! No to co? Nie dopłacę! I nie trzeba! Robię, bo tak mi się podoba! Nawet zgrabnie! Widać, że lubisz ty dom! Domu to ja nie miałem, panie Kolenda! No i pewno dlatego tak mi się tu podoba! Cicho, spokojnie! Srali muchy, będzie wiosna! Jakby tak ten spokój lubił, to by w tym sanatorium nie siedział! Ja tam swoje wiem! Dorcia! Dorcia! Nie wiesz, czy ci jego poniosło? Ech ty, co z ciebie za żona będzie, jak nie wiesz, gdzie chłopa nosi? Oj, Bożeńciu, co ja bresz. Taż to tylko wyjście awaryjne. No jak dolce złoto? Gdzieś to powinno być. Przetrząsnąłeś dom? Nie. No to na co ty czekasz? Na ślub i rozwód. No nie wygłupiaj się. Szkoda byłoby zmarnować takiej okazji. Powiedz mi, gdzie to jest, a ja już resztę sam załatwię. Zgoda? Ja nie chcę więcej kiblować i mieć takich referencji. Ty jakich referencji? Co robisz, no? Kalafior, no co ty robisz? Nie zapominaj, że jesteś redaktorem. Panem redaktorem. Przyjeżdżam w sobotę. Wszystko będzie w porządku. Ty się zajmij narzeczoną i oni się nie ma. Nie pękaj. Chyba nie ufasz, klasie. Wszystko będzie w porządku, przyjeżdżam w sobotę. Zastanów się, kalafior. Pamiętaj, że mamy rachunki. Wszystko wyrównę. Władek! Władek! A tobie co znowu tak oczy sztorcem stanęli? Ty wiesz, coś narobił? Czy z takim durniem jak ty można kształtować politykę rozwoju choćby rodziny? Bandziora mi do domu sprowadziłeś, tak? Masz? Czytaj. Szanowna pani naczelnik, pogratulować kryminał. Listy zazięcia proszę złożyć 10 tysięcy jutro przy studni na starym cmentarzu, to zatrzymam dla siebie. Redaktor, po sanatorium, och, ty bambaryło jeden. Tobie każdy wepchnie, konia z ochwatem, krowę bez mleka i zięcia z wyrokiem. Ta nie rób gwałtu na całe okolicy. No kogoś ty do domu przywlok. Ta jaki ja miał wybór? Ty myślisz, że męża z rozwodem to w pyweksi sprzedają? To ty wiedziałeś, że to wyrokowiec. No ta w drodze do domu dopiero wyszło. Ta co było robić? I co teraz będzie? Zrobi swoje i pójdzie, jak przyszedł. A jak nas okradnie? Opinię zaszarga? Po co było wybrakowany towar brać? Podłość ludzka nie ma granic. Ta czy to ja wymyślił to francowate wyjście? Ty nas zupełnie zrujnujesz. Masz, czytaj. Ciekawa jestem, co to za literat. To jasne. On. On? Podłość ludzka nie ma granic. Zapłacisz mi za to przekroczenie limitu finansowego. Dziunio, toż za co? Za to, że margines społeczny wprowadziłeś do domu. Będziesz w kuchni spał aż do ich rozwodu. A jutro pójdziesz na cmentarz i zaniesiesz pieniądze. Znowu ja? Kiedy ty wreszcie zrozumiesz, że ja reprezentuję władzę? A władza nie jest od tego, żeby dawać łapówki. Ta, najwyżej odwrotnie, ale ja tego nigdy nie robił. Kiedyś trzeba zacząć. Uch, ty. Thank you.
Dorota! Dorota! Czas na obowiązkowy popołudniowy spacer. Pewnie na stary cmentarz? Nie, no pójdziemy gdzie chcesz. Ja nie idę. Idź sobie sam. Pochwalony. A na wieki wieków. No i jak tu nie wierzyć w cuda? Zbieram zioła i paszpa, co znajduję. A jakiż to cud. Mamunciu, złota, taż tu świństwo. A nie cud, proszę księdza. Ta księdzu dobrodziejowi nie będę brechał. Ta do spowiedzi z tym przyjdę. Ja człowiek porządny, kłamać nie będę, pod szantaż popadł. Do tego doszło i oto... Właśnie ofiarę muszę dla spokojności rodziny złożyć. Żona kazała. Ale jak to się stało? Tam nie warto księdzu dobrodziejowi zabierać czasu, język strzępić. Wydaje pan córkę za mąż. No ta co zrobić, no, zakuchala się. Chętnie pobłogosławię ten związek. Ta nie daj Boże, znaczy chwała Bogu. Oj, pochwalony, proszę księdza, pochwalony. Leczą lekarze, a ja tylko pomagam organizmowi. On buntuje się przeciw truciźnie, która jest w was. Bo złość, zawiść i kłamstwo zamieniają się w jad. Tak, tak. Ha, z Bogiem, z Bogiem. Bóg zapłać. Z Bogiem, z Bogiem. Dobry wieczór. Co się stało? Z małą gorzej? A nie, nie, nie. Coraz lepiej. No. Właśnie chciałem, ja przez cały czas chciałem księdzu podziękować. No i tak zbierałem. Przecież pan wie, że ja nigdy nic nie biorę. To może niech to będzie datek na remont dzwonnicy. Ale taka hojność? 10 000? A skąd ksiądz? Są tacy, co nie wierzą, że ksiądz wszystko widzi na wylot. Władek. O, przepraszam, kochaną rodzinkę, ale zabłądziłem w lesie. Przepraszam cię, złotko, ale wieczór był tak piękny, że szedłem piechotką. Ręce przy sobie. Przepraszam. Mówiłam, ręce przy sobie. W co się tu gra? Władek. Sprawdź go. Nie ma. Zdążył schować. W co się tu gra, kochana rodzinko? Jak powiedział, rodzinko,
Jak lubny, to zapomni, gdzie się urodził. Mało ci forsy? Jeszcze szantaże urządzasz. Takie numery z gładą nie przejdą. Złodziej, co od takiego wymagać? Elementy z marginesu społecznego. Nie będą nam tu stawiać warunków. Mów gdzieś schował pieniądze. Ale jakie pieniądze? Co wam odbiło? Jak cię przywiążę. Co? To wszystko wyśpiewasz. Wieszać? Co? Ja do niemoralności mojej córki nie mam zamiaru dopłacać. Jak mam wciąż tego słuchać, to mogę się całkiem wynieść. Dorota! Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na wieki wieków. Przechodziłem obok, no i przynoszę to. Proszę przeliczyć. Jak to? Skąd ksiądz to ma? Był u mnie pewien skruszony grzesznik. Wyspowiadał się i oto skutek. Podłość ludzka nie ma granic. Trzeba wierzyć w ludzi. Trzeba wierzyć. A mógłby ksiądz powiedzieć, co to był za grzesznik? To już tajemnica... Służbowa, rozumiem. Ale że też ksiądz dobrodziej sam się fatygował. Liczyłem na to, że dostanę nagrodę kilka marszałków. Ta ma się wii obowiązkowo. Bardzo proszę, bardzo proszę, proszę bardzo. Do widzenia. No, tu się inaczej oddycha. Tak. Ale mnie durnowato, że moja rodzina księdzów poprzych stoi. Naczelnik gminy, no moja żona, chce ludzi od księdza odgonić. Pacjentów nie dopuścić, żeby się przed swoimi władcami wykazać. Każdy ma swoich bogów, panie Władysławie. No ale ona nosi moje nazwisko. To też ja bym miał takie zapytanie do księdza, czy za moją żonę ja rozgrzeszenie dostanę? Dostanie pan, dostanie, ale... Ostatnio nie widuję pana w kościeli. A co tam drobiazgami panu Bogu głowę zawracać? Ot jak Dorcia za mąż wyjdzie, wtedy przyjdę. Tylko jak mnie się przyjdzie to wszystko powiedzieć? A ot może najlepiej byłoby powiedzieć prawdę. Powiedzieć prawdę. Łatwo powiedzieć. Słuchaj, nie spuszczaj oka z tego elementu. Co mama? Przecież on niewinny. Ty bądź cicho. Już ja lepiej wiem, kto winny, a kto nie. No pa. Przepraszam. Za co? Za wczorajsze posądzenie. Myślałeś, że jestem gorszy niż jestem? Za co siedziałeś? Jeżeli ci powiem prawdę, to i tak mi nie uwierzysz. Takim jak ja się nie wierzy, nie? Mów. Za dobre serce. Byłem konwojentem. Z kumplem przewoziliśmy garnitury do sklepów. Pewnego razu wstąpiliśmy do jego wsi, a tam wesele. No i pożyczyliśmy te garnitury po 100 od sztuki za noc. A rano się okazało, że 14 garniturów brak. No i przyprawili mi garba. Ktoś na ciebie czekał? Tylko ty. Nie wygłupiaj się. Pytam, czy masz dziewczynę. Znam sporo dziewczyn. Ale tej jednej nie mam. O, ktoś przyjechał. To komendant. A po co? Nie wiem.
Dzień dobry. Dzień dobry, panu Doroto. Dzień dobry. A narzeczony jest? A o co chodzi? Chciałbym poznać, dokumenty zobaczyć. Dokumenty? Dlaczego? Ja tam nic nie twierdzę, ale wiem, że po Polsce jeździ taki jeden, co się za redaktora podaje, a po jego wyjeździe ludzie zgłaszali brak pierścionków, motory też zginęły. U nas ostatnio 3 motorowery zginęły. Co pan tu imputuje? Ja? Nie, nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Nic pan nie będzie sprawdzał. Ja chyba wiem, za kogo wychodzę za mąż. Panno Doroto, mężczyźni zasadniczo są krętacze. Mam swoje zdanie o mężczyznach, ale są wyjątki. No, ja tylko z życzliwości dla rodziny. Jestem dorosła i odpowiadam za to, co robię. Chyba wiem, komu można zaufać. Zresztą, jeżeli pan chce porozmawiać na ten temat, to właśnie przyjechała moja matka. Nie, 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 nie ma o czym mówić. Dziękuję. Do widzenia, panna Doroto. Do widzenia. A jeśli ma pan jakieś sprawy czy wątpliwości, to proszę przyjść z tym do mnie, a nie zawracać głowy mojej córce. Tak jest. Zapraszam pana na kolację. Będą kaczki. Omówimy wszystkie sprawy. Dziękuję, pani magister. Stawię się. No, szykujcie się. Gdzie znowu? Dziś sobota. Idziecie na dancing do restauracji. Pokazówka. No, rozumiem. Jakby ją kto prosił do tańca, od razu wal w mordę. O, tego to już za dużo. Ty nie masz głosu. A ty wal w pysk i nie oglądaj się. Wszyscy mają wiedzieć, że z powodu szaleńczej miłości jesteś gotów na wszystko. Dobrze, ale tego w kontrakcie nie było. Dorzucę. Na propagandzie nie ma co oszczędzać. Popatrz, popatrz. Taż jaka to propaganda. Po pysku bić. Moje wieloletnie doświadczenie działacza udowodniło, że fikcja musi być prawdopodobna, żeby stała się prawdą. A milicja? Wszystko załatwione. Nie martw się. Ale ja nie mam nawet koszuli. Swoją uprałem jeszcze nie wyschła. Władziu, dasz mu swoją. A za koszulę potrącę. Masz tu grosz na inwestycje. Zapłać frajera, żeby narzeczony miał komu publicznie dać popysku. No ale jak tamten naszego pobili? Uzgodnij takiego, żeby wszystko było w porządku. No ale jak za te rozruby jego, naszego milicja weźmie, to co wtedy, no? Władziu, od myślenia to jestem ja. Zadeptały się 2 kaczki. Zaprosiłam komendanta na kolację, wszystko załatwione. Chodźmy. A ja mam do ciebie takie jedne serdeczne sprawy. Dla pana wszystko, panie Kalendo. Lubisz ty moje córki? No, dziewczyna pierwsza klasa. Jakby zechciała, to już byśmy dawno byli posłowie. Głupia sprawa, wiesz. Widzisz tego, co z nią tańczy? Redaktorka? Trzepił się jak rzep się gługona. A ja by tobie zapłacił za fatygi, żeby ty jemu mordę napluł, jak się należy, a? Zrobi się. Uśmiechnij się, co ci zależy? Mnie za to nie płacą. Dobrze tańczysz. Z tobą mogę to robić bez dopłaty. Dziękuję. Zapomniałaś?
Można panią prosić? Pani jest zajęta. A pan ma monopol. Spadaj pan. Do kogo ta mowa, proszę? Spadaj pan, bo zrobię miejsce na zoo. No to abyśmy. O, a to pech. Znowu 20 stopień zasilania. Raz nareszcie z pożytkiem. Jak jest kobieta i mężczyzna, to po co światło? Oj, pójdę po świecę. Ej, człowieczu, to coś ty zrobi. Miałem sobie nie żałować. No ale to nie ten. Co? To jeszcze raz? No nie, już wystarczy, wystarczy. Nie wykonają zadania, panie Kolenda. A to nie starczy nawet na dentystę. Widziałeś? Sam nie myślałem, że on taki ambitny jest. Idę po drugą kaczkę. Pani magister, wie pani, jak pani na mnie działa? Jak iglica na spłonkę, bo ja mam zawsze słabość do władzy. My się zawsze dogadamy. Długo czekałem wreszcie sam na sam z panią magister. A, wreszcie możemy spokojnie porozmawiać. Ale lepiej pomilczeć we dwoje. Co to? Nic, pewnie mysz. Boi się pani magister? Niczego się nie boję. Szkoda, mógłbym obronić. A co z moim cementem? Pan to zawsze. Proszę, Kaczusia. Pójdziemy do pokoju. Nie. Wrócili. Co to już? Już. Dzionia, żeby ty widziała, jak on cudnie bił. Co chcesz, Władziu? Kto kocha, ten broni. Tak, a ty mówiła, że ja jakieś wybrakowane odrzuty przewiózł. Co, było jakieś zakłócenie porządku? To gdzie, tylko nie na te dziurki. A. Dziękuję. Złodziej! Złodziej! Złodziej? Jak to złodziej? Kto to był? Złodziej! Złodziej? Złodziej! No proszę, znowu pokazał, co potrafi. Poczekaj. Masz przymierz. Po co? No jak to? W tym, co masz, nie pójdziesz zakładać podstawowej komórki społecznej. Aha, pójdę jeszcze po buty. Więc jednak kogoś kochałeś? Nie, dlaczego? A to? Dzierga cię to fasą. Co to za litery? Przetłumacz. Żebyś wyśmiała? To są imiona twoich dziewczyn. Nie. Ja kocham ciebie, matko. No i co, nie pękasz ze śmiechu? Nie. A ta fontanna? To nie jest fontanna, to źródełko. Siedziałem w pudle z takim jednym poetą, co mówił, że dla każdego na świecie bije jego źródło. Cała sztuka w tym, żeby znaleźć to swoje źródło. I można to wywabić? A po co? No bo jak już znajdziesz to swoje źródło, to ci to
Nie będzie potrzebny. No pokaż się. Ach. Niestety, trzeba będzie przekroczyć limit na te inwestycje. Autorytet władzy wymaga, żebyś wyglądał jak człowiek z dyplomem. Jedziemy do miasta. Bardzo dobrze, nie? Ale czy mamusi zwrócą się takie inwestycje? Z wypłaty potrącę? O, nie odpada. Ty cicho bądź. Pani pozwoli ten płaszczyk. Ile ten płaszczyk? 2800. Na jeden raz taki grosz. Słuchaj, na rozwodzie też musi wyglądać jak człowiek. No, jeszcze szaliczek. Idź, przebierz się, ja ci dobiorę rękawiczki. Chodźmy. Nie stój, idź do kabiny. Bronek, przyjmiesz rękawiczki. Rękawiczki przyjmiesz. Gdzie on jest? A bo ja wiem. Miałeś go pilnować. To soli ja jemu na ogon nie nasypię. O! Pewnie tam. Cholera jasna. Ubrał się za nasze pieniądze i zwiał. To niemożliwe. A ty mu jeszcze chciała dodać rękawiczki. Żeby mnie, działacza, taki element wykołował. Trzeba dać znać na milicji. Co ty gadasz na milicję? Przecież kupiliśmy ślub z rozwodem. Jak ja będę wyglądała jako naczelnik? Gdzież on zapowiedział się, no? Wiem. Tam, gdzie nas nie ma. Zbierasz żniwo po naszych szufladach. Do domu. Nie, tędy. Ja mam zawsze rację. Coś takiego. Taki skandal w rodzinie. To wszystko przez ciebie. Ja mówiłam, że nas okradnie. Podłość ludzka nie ma granic. Obrobił nas? Właśnie, że nie. Wiedziałam, że on tego nie zrobi. No taż tyku się cieszyć, nie? A z czego? Jego też nie ma. I co teraz będzie? No, no, no. Odstawiony jesteś jak stróż na Boże Ciało. Albo przodownik pracy do telewizji. Ty, a może ty narzeczonej uciekłeś, co? Nie. A powiedz mi, coś ty mnie wtedy tak pogonił, co? A co, na gorącym chciałeś być złapany? Słuchaj, kalafior. No? Chcę to wywabić. Co ty masz, krosty na mózgu? Skórę chcesz zmienić? Człowiek to nie wąż. Ale znasz się na tym. No tak, ale to jest prima tuż. To możesz tylko heblem zedrzeć. No nie psuj śliny. Idę na to. Gdzie mogę to zrobić od ręki? Ty powiedz, co tu jest grane? Moja sprawa. Trudno. Orkiestry trzeba będzie odwołać. A te kilkadziesiąt osób zaproszonych na wesele. Jak ja będę wyglądać w oczach społeczeństwa, babcia bękarta? Ty by lepiej o Dorci pomyślała. A ona o mnie myślała, jak się gdziła? Gdzie byłeś? Czekałaś? Dlatego cię nie było? Władek! Władek! Kaczki bić, budkę zwozić, będzie wesele! I
Już jutro. Tak, wreszcie koniec. Nie. Jak to nie? Koniec po rozwodzie. A to już tylko formalność, obejdzie się bez nas. Wszystko jest opłacone z góry. Tak, bo wszystko i wszystkich można kupić, tylko zależy za ile. Przytomny jesteś. Nie. To słowa twojej starej. Boli? Nie, nieważne. Słuchaj. Przymierzcie. Po weselu do zwrotu. Rozumie się. Dziunio, to starczy. Nie gadaj, bij. Trzeba się wystawić. Chcę, żeby nastała gmina obgadała. Ale kto temu da rady? Kabany dwa, tyli tego, 50 flaszek spirtu. Biednym nikt teraz nie ufa. Bij. Na skutek zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego przede mną, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w obecności świadków ogłaszam, iż związek małżeński pomiędzy panią Dorotą Kolendą a panem Bronisławem Sikorą został zawarty. Moje kochane dzieci, jestem szczęśliwa, moja Reszko. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najszczęśliwszego, moje dzieci. No i pani musiała dziękuję, taka jestem szczęśliwa. Wasze zdrowie, dziadku. Was. Witamy was w domu, moje drogie dzieci. Wszystkiego. Życzymy wam szczęścia. Moje kochane. Au! Brawo! Pozwól na chwilę. Ty masz farc. Takiego menadżera nie ma nawet najlepszy cyrk. Nigdy ci tego nie zapomnę. No wiesz, wdzięczność to dobra rzecz, ale pieniądze jeszcze lepsza. Czekam na swoją działkę. A weź się odkrzań ode mnie. Co się odkrzań? Chyba mi się należy, nie? Zgadza się, ale ja nic nie będę brał. Jak ty nie będziesz brał? Co ty? Aha, rozumiem. Chcesz podbić cenę. Wziąłeś ślub? A za rozwód podwójnie. To mi się podoba, no. Nic nie biorę i za rozwód. Po prostu się nie rozwodzę. Jak to się nie rozwodzisz? Czy ja dobrze słyszę? Tak jest. Dobrze słyszysz, ale nic nie rozumiesz. Ty, frajerze, ty. Ale numer, ojczulku. To takie to jej życie. Wiesz pan, co chce zrobić pan młody? Pan młody? A co? Już nam kawał czasu. To już chodzą sobie 2 lata. Naprawdę? Jest redaktorem w telewizji. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Dziunia. Przepraszam. Pozwól na chwileczki. Co się stało? Nie ma żadnego wyjścia awaryjnego. Jak to nie ma? Uciekł? Nie to on. Ślub owszem, ale on nie chce rozwodu. Podość ludzka nie ma granic. Słyszałaś, co ojciec powiedział? Ślub, owszem, ale bez rozwodu. Łachadojda, jeden milicję wezwę. Milicję? Chce mama skandalu?
Idź pogadaj z nim. Albo rozwód, albo wróci tam, skąd przyszedł, bo inaczej ja go rozszarpię, jak on nie da tego rozwodu. No idź, pogadaj z nim. Ty też. No, no, no. Człowieże, ta co ty wyczyniasz za termedy? Bierz pieniądze za ślub, za parę miesięcy rozwód, no i wolność. A ja nie chcę takiej wolności. A ładnie to tak oszukiwać, co? Oszukiwać? Ja Dorotę kocham. A na maszty, no to koniec ze mną. Żona mnie tego nigdy nie daruje. No i co teraz mnie robić, a? Ale zawsze jest jakieś wyjście awaryjne. Weź pan rozwód. Aj. Rozwód? Ja... Ajaj, człowieczu. Rozwód? Bierze rozwód czy nie? On nie. Nie. Ściągaj to wszystko. Ale nie. Już. Chamo, zostaw go. Sobie myślisz? Ale Dziunia, jaki to domowy chłopak, żeby ty widziała, jak on w domu lubi. Znowu mi dyrekcję w domu urządzacie? Ale, co? Ale jak ja będę wyglądała przed całym, przed wszystkimi gośćmi, przed całą rodziną? Ale trzeba to gocia działać. Miał być ślub i był. A rozwód? Rozwód to nasza sprawa. O nie! O nie! Ziunia, to ja rozumiem. Ale bez rozwodu i wy przeciwko mnie paszołą. Wszyscy! Nie będzie mi tu rządził margines społeczny! Wynoście się wszyscy! Nie będzie żadnego wesela, wąs stąd! Wynoście się wszyscy! Jadą! Panie naczelnik, przepraszam! Panie magister, zaraz tu będą! Jak to jadą? Co za młodzież! Garnitur mu się nie podoba, no i że ubierz się, za mało modny. Przepraszamy państwa serdecznie, orkiestra grać w Ładziu. Zapraszaj państwa do stołu, pojrzyj mnie tylko tak, nalewaj pan. Proszę, zdecydujcie się państwo, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Prosimy do stołu, proszę siadać. Prosimy, tak. Wszystko przygotowane, bardzo smaczne kaczuszki w Ładziu. Nalewaj państwo wódeczki. Pani naczelnik, no! Tak. Prosimy bardzo. Bardzo proszę. Proszę siadać. Kaciuszki, wódeczka, proszę. Idziemy. No może komu jeszcze nalać? Trunia moja złota. Będzie dobrze. O, pani Heleno. Bardzo proszę. O, tu bardzo proszę jest miejsce. Niechże pani siada. I za zdrowie młodej pary. O. O, i do dna. Za nim. On tu przyjechał się leczyć. Ma wrzody. Co? Wrzody ma. Podłość ludzka nie ma granic. A co będzie z weselem? Z czym? Z weselem, pani magister. Jezus Maria. Yeah.
daj mi pani spokój. Wszystko w porządeczku, pani władzo. Gra muzyka, no. Nie widział pan mojego męża? Męża i jakiego męża? A widzisz, ja też znalazł swoje wyjście awaryjne.